zrobiłem filmiki z chłopcami, teraz kolejna dziewczyny. Chciałem przedstawić trzy dziewczyny z WKK Wrocław. Młodą niedźwiecką, dobrze mówię, siostra reprezentanta Polski, Piotra Kaniedźwieckiego, który tutaj na tej hali, wiesz o tym, że w poniedziałek będzie na turnę. Jak ci się tutaj podoba? No dosyć dobrze. Dosyć dobrze. Ile ma wzrostu na dzień dzisiejszy? Około 1,75 m. A która klasa? Piąta. Piąta, 1,75 m. I jak myślisz, ile możesz mieć wzrostu, jak już dorośniesz? No mówią, że mogę mieć 1,90 m. Lekko, nie? Albo i więcej. A ile ma największa Polka wzrostu? Wiesz ile? Nie. Małgorzata Dydek. Nie wiesz ile miała? 2,14. Słuchaj, ale mimo, że ma 175 w piątej klasie, tu jest najwyższa dziewczyna na tym turnieju. Ile ty masz wzrostu? 1,84. 1,80 m. I trzecia pod wzrostem? Tyle samo. 175. Ale ciekawostką z tego jest, że dziewczyny wygracie WKK Wrocław, a żadna nie mieszka we Wrocławiu. Jak to jest? Ty jesteś skąd? A wy? Rzędnicy. I co, chcielibyście grać w przyszłości w WKK Wrocław? Dla mnie to jest najlepszy klub. Ale awansujecie do ćwierćfinału Mistrzostw Polski? A gdzie teraz grasz? W Rzędnicach w lidze awansowaliście do czwórki? Tak? Będziecie grali w ćwierćfinałach? No z takim wzrostem to czemu nie? Jak oceniacie tutaj poziom tego turnieju? Ciężko. Na przykład z kim? O, jak wczoraj graliśmy w Płetwie. O, też był ciężki mecz. Graliśmy chyba z 6 koszami, z 9. Był to ciężki mecz, ale przegraliśmy. Ale mamy szansę chyba jeszcze o pierwszym miejscu. Cóż, ale to musicie wygrać teraz już wszystko. Tak, żelardowy teraz. Z gospodyniami też będzie ciężko. Jak wygracie, gracie o medal złoty. Jak przegracie, zostaje wam mecz o trzecie. Jeszcze może się jeszcze raz przedstawicie. Klaudia Niedźwiecka, Wiktoria Żółkowska. Jak? Wiktoria Żółkowska. I? Dziewczyny, największe dziewczyny na turnieju. Zobaczymy jak wam pójdę, ja wam życzę powodzenia. Dziękujemy. I do zobaczenia jak tam na drugim parkiecie grają dziewczyny. Dobry, dobry. Tu zobaczymy inny mecz dziewczyn. Dziewczyny z Moskwy grają. Chyba z Muksy Bydgoszcz, a tu też jedna dziewczyna widzę z Moskwy z 25 numerem. Chyba też koło 180 wzrostu. Wynik mamy 18-18. Moskwa Bydgoszcz. Trzecia kwarta. Dziewczynki z Bydgoszczy, 8 dziewczyn jest rok młodszych, no ale tutaj chyba w Moskwie też są młodsze dziewczyny. Także, że bardzo, bardzo ważny mecz. Dla obydwu drużyn. Popatrzmy jeszcze przez chwilę. Jak tu dziewczyny z Moskwy grają. I 20-18 prowadzi Mux Bydgoszcz. Nie, przepraszam, Moskwa prowadzi 20-18. Błąd podwójnego. Drugi dzień turnieju w Żyrardowie. Pierwsze mecze.